teraz będzie historia pięknej, szczęśliwej miłości. Bo lutym miesiącem zakochanych. No, tak się pisali pięknie. Tak. Oliwier Janiak, Karolina Malinowska, cześć przyjaciele. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Ile wy już razem jesteście? Trochę jesteśmy. Wczoraj. Od to wczoraj. Jest taki test, rozumiesz, na zgodność małżeńską. Nie, nie, u nas to jest akurat prosta matma, bo to jest dokładnie 20 lat było w zeszłym roku, więc... Czyli 21 wam zaraz. Tak, oczko. A pamiętacie to? Słuchajcie, zobaczcie. Cześć, powiedz, jak to jest pracować na komisji? Pracowałam dla Prady, dla Chanel, dla Fendi, Alberta Ferretti, Moschino. Dużo tego było. Jakbyś porównała jego relacje z innymi? Oglądałam ubrania i muszę stwierdzić, że nie wieje od nich nudą i takim jakby taką monotonią, którą się widuje jednak w tych ubraniach. Coś nowego, coś polskiego, coś, co się chyba przyjmie. Jedno mi ukradli, więc wam nie pokażę. Ale mam taką spinaczkę. I do tego są wysokie czerwone szpilki. Bardzo wysokie czerwone szpilki. Czasami nie trzeba aż tak ekstrawaganckich ubrań, żeby zrobić wrażenie na ludziach, przechodniach i to nawet w centrum stolicy. Malina, uczciwie, ty się nic nie zmieniłaś. No to Oliwier! Dobra stylówka była. Kochany, wiesz co, to w ogóle była pierwsza nasza rozmowa w życiu i pierwsze spotkanie. I ja jestem wzruszony, bo tego nigdy nie widziałem. Pamiętam tą sytuację, pamiętam jak podszedłem do Karoliny, wtedy do wielkiej gwiazdy wybiegów światowych, no bo ona otwierała pokaz Arkadiusa w Łazienkach Królewskich, pamiętam to było. I ona nie chciała ze mną rozmawiać, powiedziała, że nie teraz, jakby zbyła mnie z pantałyku i no to się nie zdarza, bo jak ktoś z telewizji podchodzi, prosi o wywiad, no to z reguły, a jeszcze 20 lat temu, tak mnie nigdy nie postrzegałaś, co też jest dosyć zabawne w naszej relacji. Natomiast to dla mnie jest absolutnie wzruszające, bo to było w 2002 roku jakoś, myślę, i ja wiedziałem, kim jest Malina, bo czytałem prasę. Pamiętam nawet kiedyś, chyba z twojego stylu czy innego magazynu, zobaczyłem notatkę o Polce, która podbija świat. Mówię, jejku, jaka dziewczyna. I pamiętam, że jak podszedłem poprosić o rozmowę, to bardzo się stresowałem, a ona mi jeszcze powiedziała, że nie. No nie poddałem się i to był nasz pierwszy kontakt, pierwsze nasze spotkanie w życiu. Nie, wykopaliście to ładnie z archiwów. Karolina, no? Jeszcze w starym formacie, nie wiem, czy się czytałem. A, tak? No bo my jesteśmy stary format jednak. Jak ci się siebie samą oglądało z tego momentu? Wspomnienie wróciło? Wiesz co, tak, no to gdzieś tam... No, często o tym rozmawiam, bo ludzie jednak pytają często, jak my się poznaliśmy. Natomiast zabawne jest to, że ja nie zrobiłam tego dlatego, że to była jakaś zagrywka damsko-męska. Jasne. Tylko... Nie, nie, no ja wiem, bardzo chciałbyś tak myśleć, ale naprawdę nie. Tylko ja też byłam tak nauczona, że jesteśmy w pracy, więc najpierw trzeba zrobić szybko make-up, później trzeba zrobić szybko włosy, a później jest czas na całą resztę, no bo jesteśmy profesjonalistami, jest dużo dziewczyn do malowania, więc ja nawet nie zawsze rozumiałam, że on to tak odbierał, że go tak po prostu tak zbyłam. No trochę zbyłam, no. No ja dobrze, to jak, w te takie to jak długo rzeczy. Znaliście się przed ślubem? 3 miesiące. 3 miesiące. Bez kozery, i za to cisza, ale tak mówi, poważnie mówicie. Tak. Znaczy, my mieliśmy już taki plan, że my po miesiącu się udaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja nigdy nie zapomnę tej pani. To było w Lublinie. Oliwier prowadził jakieś imprezy wtedy, takie jest dla strażaków, coś takiego. My jeździliśmy wtedy po Polsce i pamiętam... Malina miała przerwę między Nowym Jorkiem a Mediolanem i miała 3 dni, a ja miałem 15 dni trasy po Polsce codziennie w innym wojewódzkim mieście prowadziłem event. I obudziliśmy się w Lublinie jakoś przed świtem i popatrzyliśmy na siebie w oczy i zaczęliśmy prasować nasze białe koszule i ubrania. Co to był za plan w ogóle? I pojechaliśmy w środku tego dnia do Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie i poprosiliśmy o ślub. No i pani na to co? I pani to nas tak. Miesiąc jest ustawowy. Powiedziałeś, że to nie Las Vegas. Tak. Ej, dobra, słuchajcie, ale wiecie, bo to jest cudowne. Są ludzie w polskiej tradycji, którzy się poznawali dopiero na ślubnym kobiercu. Taka też była tradycja w niektórych rejonach Polski. Ale słuchajcie, no, 3 miesiące jak na standardem 20 lat temu, to mówią się, wy się nie znaliście. No nie. Ale czy to pomogło, słuchajcie, wam potem, że poznawaliście się później i te 21 lat już jesteście razem? Ja myślę, że tak. Karolina, ja myślę, że cały czas się poznajemy trochę, dlatego że się zakochałam. Och, drogi, co to za zdjęcie. Bo jest coś takiego, że słuchajcie, no my cały czas się zmieniamy jako ludzie, jako para. W międzyczasie spotkały nas też przeróżne rzeczy w naszym życiu. Największą zmianą było oczywiście to, że zostaliśmy rodzicami, co też kompletnie oczywiście zmienia... Dla wielu to kryzys pierwszy. To zmienia w ogóle jakby całą konfigurację w tej rodzinie. No my mamy jeszcze tych dzieci sporo, więc... Trójka. Potem się pojawia drugie dziecko,
potem trzecie i przez wiele lat one są na pierwszym planie. Pewnie będzie tak zawsze, bo tego nie zmienimy, natomiast absorbowały niesamowicie. Ja pamiętam momenty trudne, kiedy jedno dziecko ma 4 lata, dopiero co wyszło z pieluch, dwa kolejne są w pieluchach i ja wyjeżdżam na 3 czy 4 dni zdjęć. Ja nie wiem, jak ty dawałaś radę i to jest mój pierwszy raz. 3 czy 4 dni to był luz, ty potrafiłeś na dłużej wyjeżdżać. Taka była prawda, że jak Oliwier tworzył zresztą program, który do dzisiaj jest, mogą go państwo latem podziwiać, to jest projekt Plaża. Oliwier był pomysłodawcą tego programu, tworzył jakby cały core tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje, więc on był od ustawiania namiotów i od trzymania chłopakom kabli przy kamerach, to jego nie było na przykład całe wakacje. Mnie niedawno przyjaciółka Kinga powiedziała, że to, że ja miałam noworodka na rękach i dwa takie maluchy biegające i ja nie poszłam za to siedzieć, to jest naprawdę okej. To jest duży sukces. To jak to zrobiłaś? Wiesz co, ja miałam wtedy i mamę, i babcię, które przyjeżdżały z Łodzi i pomagały, ale ja myślę, że ja po prostu też bardzo chciałam być mamą. I ja to chyba gdzieś tam lubiłam. Ja nie wiem, czy jestem ale najlepsza. Ale posłuchaj, wyjeżdża przystojny mężczyzna, mąż osobisty na... To ja już cię zastopuję, Ewa. U nas w ogóle nie było nigdy takiego tematu. W sensie, nawet rozmawialiśmy przed wejściem tutaj, że... Ja nigdy nie miałam problemu z tym, że on wyjeżdża do pracy. Że nie byłaś zazdrosna nigdy? No nie. Ja przepraszam, ale on to wie i ja naprawdę nie. Ja czasem chciałbym, żeby była zazdrosna, ale to się rzeczywiście nie zdarzało. Mamy taką... Dziwne, nie? Zaczęliśmy na zdjęciach i żona jednego z kolegów pisała do kolegi, który był przez tydzień w pracy, SMS-y, że on jest na wakacjach i tak dalej, przy czym chłop zasuwał z kamerą od 7 rano do zachodu słońca. I pomyślałem sobie, że ja tak nie mam. Ja nigdy nie miałem tak, że Karolina ma z czymś problem albo mi na coś nie pozwala. Ja mam swój rytuał, oglądam każdy mecz Roberta Lewandowskiego, czy grał w Monachium, czy gra w Barcelonie. Dla mnie to jest moje święto. Ja mam wszystkie kodeki świata i gdziekolwiek jestem, to po prostu łączy się... A jakie święto ma w takim razie Karolina? Karolina ma A ja mam święty spokój. Ale nie, znaczy ja uważam, że jakby ta przestrzeń jest bardzo potrzebna, dlatego że no, my możemy być ze sobą, ale naprawdę nie musimy. Jakby świetnie sobie dajemy radę osobno, jako dwie osobne jednostki. To, że jesteśmy razem, jest tylko i wyłącznie naszym wyborem. Oczywiście, że no, jakby w ciągu 20 lat jest i ten dom, i dzieci, i różne rzeczy, które nas łączą, i ciężkie bardzo przeżycia, i te, które sprawiają, że się zawsze uśmiechasz. Natomiast to jest też tak, że... Ja lubię to, że my jesteśmy osobnymi jednostkami. Ja lubię to, że mój mąż nie czuje spiny, że on nie może wyjechać na narty z kolegami, bo ja sobie myślę, a jedź. Super. Malina, ale dobra, to chcę cię teraz zapytać o zupełnie nowy rozdział w twoim życiu, który pojawił się w dorosłym życiu. Mhm. Mówię o twoich studiach. Na starość. No nie wymuszaj komplementów. No. Zostałaś psychologiem. Tak. Czy to jest też tak, że... Uznałaś, że dzieci już są na tyle duże, że one trochę się zajmą sobą i możesz postawić na siebie? To jest też tak, Krzysztof, że mnie bardzo dużo rzeczy, które powinny się wydarzyć w pewnych, no, jak w pewnym wieku, ominęło. Mhm. Ja w wieku 14 lat zostałam tak naprawdę głową swojej rodziny. Ja tą rodzinę utrzymywałam. Zresztą kiedyś byłam u Ewy w programie Rozmowy w toku ze swoją mamą. Jakby mnie pewne takie rzeczy, które powinny wydarzyć się, ominęły. Dzisiaj myślę sobie o tym, że dzięki Bogu, bo pewnie moje życie by nie wyglądało tak, jak wygląda, ale ja czułam, że czegoś brakuje. Ja wcześniej studiowałam nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Z racji tego, że zaszłam w ciążę na trzecim roku, ta ciąża była zagrożona, musiałam te studia po prostu przerwać. Cały czas czułam, że mi jakiegoś dopełnienia takiego brakuje, takiego dopowiedzenia, wiesz, nawet tego papierka. Tak. Pamiętaj, że ja mam jednak 40 lat i my byliśmy wychowani w tym, że ten świstek jest ważny, nie? I tego mi po prostu brakowało. I tak, moment, kiedy te dzieci już wyszły z tego domu pod tytułem, że już same mogą iść do szkoły i ogarnąć się i wiedzą, jak zrobić tą kanapkę. Mama też poszła do szkoły. Tak, to tak, mama też poszła do szkoły. A to zabawne, bo jakby szkoła naszych chłopców na warszawskiej Pradze jest tuż obok uniwersytetu, na którym uczyła się Malina. Ja wam powiem ze swojej perspektywy partnera, bo Malina to zaznaczyła, my się zmieniamy, bo każdy z nas się zmienia. Ma inne potrzeby na różnych etapach i fajnie jest w partnerstwie obserwować ten proces zmian i go dopuszczać, nie bronić, bo trochę jest tak, jak w starym powiedzeniu, pobrali się, bo ona liczyła, że on się zmieni po ślubie, a on liczył na to, że ona się nie zmieni. Czyli nic się z tego nie udało u nas. A my do tych zmian jakby dopuszczamy, każdy z nas ma inne potrzeby, czasami ma ochotę się wyszaleć, czasami ma ochotę posiedzieć w domu, my nawet słuchamy innej muzyki prywatnie. Jak jedziemy razem, jesteśmy inni, ale jest wiele rzeczy, które nas łączą
i to nie są tylko dzieci. Jedną tylko rzecz chciałem powiedzieć, bo chyba większość z nas sobie nie zdaje sprawy z tego. Ja jestem pełen podziwu nie tylko za to, jak Malina się opiekowała naszymi dziećmi, kiedy one były małe, jaką jest matką dzisiaj, ale jestem pełen podziwu, że w dojrzałym wieku, kiedy przyswajanie wiedzy jest zgoła trudniejsze niż kiedy się ma 12, 18 czy 20 lat, kiedy jest ten etap na studia, to że jej się chciało chcieć i że robiła to znakomicie, bo ona i dzisiaj nie powie, jest profesjonalistką. Zresztą już wystąpiła w roli eksperta w naszym. Jak miała sesję od 7 rano i siedziała do wieczora przy książkach. Rozumiem ci, że troszkę chciałbyś usłyszeć też, że świetnie sprawdzałeś się w roli ojca. Powiemy ci to pan tego. Absolutnie tak. Kochani, ja pamiętam, dziękujemy. Jak Oliwier sam potrafił z dziećmi na narty wyjechać, żebym ja na przykład mogła się uczyć. Jak zdążyłem na śniadanie, to mi wszyscy bili brawo w kurorcie. Jak zdążyłem ich ubrać, więc... Słuchajcie. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Pięknie się na was patrzy, jesteście super ludźmi. Super, kochajcie się po prostu. Tak, kochani. I w ogóle oglądajcie, drodzy państwo, Razem od nowa. My, słuchajcie, oglądamy ten program. To jest świetny program. Dla mnie jako dla psychologa, ale też dla ludzi jako pary. Naprawdę, jeżeli państwo nie widzieli, to polecam. Jasia Krupajewa-Chodakowska, zapraszamy. Tak, dokładnie. No i uczestnicy.